Pechota. Cześć, witajcie na kanale Kierunek Zdrowie. Pokażę Wam dzisiaj przepis na moją ulubioną wersję chipsów z jarmużu. Możecie tak naprawdę sos, który tutaj jest najważniejszy, możecie modyfikować dowolnie, możecie dodawać różne warzywa w różnych proporcjach. Spróbujcie sobie, co Wam najbardziej będzie smakować. To jest moja ulubiona, taka sprawdzona wersja, którą najczęściej powtarzam, bo robiłam naprawdę przeróżne, ale ta nam się sprawdza. Do tego przepisu będziecie potrzebować suszarkę do warzyw, ale nie martwcie się, jeśli jej nie macie, bo możecie to zrobić równie dobrze w piekarniku na najniższej temperaturze, jaką macie. Na blaszkach rozkładamy papier do pieczenia, układamy jarmuż wymoczony w naszym sosie i tak możecie piec też przez cały dzień, niektórzy zostawiają na noc. W każdym razie przez ileś godzin, może przez kilka godzin, ale na najniższej temperaturze, żeby jarmuż nie tracił wartości. Ja będę to na dosyć niskiej temperaturze w suszarce do warzyw i przypuszczam, że mi to zajmie około 20 godzin. Zobaczymy, może nie, może wystarczy cała noc. To zależy od wilgotności, od tego, jak dużo tego mam. Wiele rzeczy zależy od tego, jak długo w suszarce coś suszymy, więc zobaczymy. I tutaj jarmuż przygotowujemy dzień wcześniej. Ja zawsze myję dokładnie, wyciągamy te łodyżki, odrywamy listki, oddzielamy od łodyg, żeby takie były w miarę takie, nie takie duże kawałki. Dokładnie je myjemy, osuszamy. Ja je najpierw osuszyłam w wirówce do warzyw, do liści. Następnie włożyłam do takich pojemników, mam dwa takie pojemniki, na takich rolkach papierowych, przykryłam też papierem i to ładnie wchłaniało wilgoć przez całą noc. Ja to robię zawsze dzień wcześniej, żeby teraz już zrobić tylko sos, wymoczyć to wszystko w sosie i poukładać na tackę i wrzucić do suszarki. Potrzebować będziemy dosyć dużo jarmużu do tego przepisu. Ja tutaj użyję dwie czerwone papryki, trzy gałązki selera naciowego, namoczoną wcześniej szklankę pestek ze słonecznika i szklankę orzechów nerkowca. One się moczyły około 2 godzin i w tej chwili już je odcedziłam. Do tego będziemy potrzebować miso, miso białe. Są różne rodzaje miso. Białe to jest fermentowana soja i ryż i to jest takie najdelikatniejsze miso. Ono wspaniale smakuje w tym sosie. Także wypróbujcie, może na to takie miso można kupić oczywiście w sklepach ze zdrową żywnością albo przez internet najlepiej. Tutaj wykorzystamy również organiczny sos sojowy Tamari. Bardzo ważnym składnikiem tego sosu są też nieaktywne płatki drożdżowe, które dodają taki posmak serowy trochę i w surowej diecie są często właśnie stosowane do nadania smaku sera. Nie można z nimi przesadzać za dużo, ale są one bardzo dobre, jeżeli używamy je w odpowiednich ilościach, nie przesadzamy i zawierają również witaminy z grupy B. Będzie nam również potrzebny ocet jabłkowy. Ja mam swój własny domowy ocet jabłkowy. Jeżeli nie macie swojego, użyjcie po prostu jakiś ocet dobrej jakości. Wszystkie składniki sosu wrzucamy do blendera i będziemy je miksować. Tutaj są już namoczone pestki. Dosyć dużo, ja tego sosu dosyć dużo robię, bo być może zostanie nam to jeszcze później i możemy użyć ten sos do sałatki. To będzie bardzo dobry sos również. To na gładką masę miksujemy, blendujemy teraz. Jeżeli sos okazuje się za gęsty, tak jak teraz w moim przypadku, dodajemy troszeczkę wody. Ja dodam pół szklanki wody na początku, a później zobaczymy, czy jeszcze potrzeba, czy nie. Słuchajcie, ten sos jest genialny, jest po prostu tak pyszny, że może się przydać do innych chipsów, do chipsów z cukinii, jeżeli macie ochotę. Może być też używany jako sos do sałatek, jako dressing. Ja zresztą zostawię specjalnie trochę tego sosu, żebyśmy mieli na dzisiaj, na jutro, bo jest przepyszny, jest tak dobry w smaku. I taka konsystencja mniej więcej. Zobaczcie, jaki ma piękny kolorek. I konsystencję też ma w tej chwili idealną. Nie jest za rzadki, ale nie jest gęsty. Nie jest bardzo gęsty. Jest super. Teraz moczymy dokładnie jarmuż w takim sosiku i suszymy i mamy przepyszne, najlepsze chipsy na świecie. Teraz tak, mam tutaj jarmuż, trochę sosu przelewam do miski najpierw, sam sos. I teraz do tego sosu wrzucam tak 2 garści jarmużu i dokładnie ręką mieszam. Tak, żeby się cały ładnie wymieszał w tym sosie, żeby był pokryty nim. I jeżeli macie suszarkę, to oczywiście teraz na suszarkę układamy, a jeżeli nie macie suszarki, to na papier, na blaszkę i na papier i będziemy później, będziecie robić w piekarniku. Naprawdę warto, to jest takie dobre, jakie to jest dobre. Pamiętajcie, żeby cały jarmuż był pokryty tym sosem. Gotowe, mam 8 tac
Ta suszarka przyszła z 4 tacami najpierw i później dokupowałam po 2. Najpierw 2 i teraz jeszcze 2 i to jest dokładnie ilość, którą potrzebuję. Nie wiem, czy pokochacie jej jak ja, ale przypuszczam, że z wielu z Was na pewno. Pokażę Wam, jak już się zrobią gotowe, pokażę Wam zdjęcia, jutro będą gotowe, na pewno moje dzieci będą szaleć z radości. Nawet jeżeli na początku, za pierwszym razem, nie jest to wielki szał. I tak u mnie też tak nie było 3 lata temu, jak jedliśmy pierwszy raz takie chipsy. Nie wariowaliśmy jakoś szczególnie, ale powiem Wam, że już przy drugim i trzecim razie to jest tak jak sushi. Nie wiem, co w tym jest, ale to normalnie uzależnia, naprawdę. Za drugim, trzecim razem już zaczęło nam to tak smakować, że w tej chwili to jest szaleństwo. Jak to zrobię, to jest po prostu jak najlepszy rarytas, jak najwspanialszy, nie wiem, snack. I coś w tym jest, naprawdę. Jeżeli mieliście coś takiego z sushi, spróbujcie koniecznie i w tym przypadku nie rezygnujcie nawet za pierwszym razem, bo później, ja nie wiem, wręcz ja już nie mogę doczekać, kiedy to będzie gotowe. Pyszne, wspaniałe i bardzo, bardzo zdrowe chipsy. Polecam Wam gorąco. Dziękuję Wam na dzisiaj, życzę Wam wspaniałego dnia. Poproszę oczywiście o lajka i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się, cześć! Z 4 takich dużych pęczków jarmużu wyszło mi tyle chipsów. Tu jest jedna miska, druga miska i jeszcze w takim słoiku będę je przechowywać. Suszyły się one około 10 godzin, ale to wszystko zależy od tego, jak dużo ich mamy, jaka jest temperatura powietrza, jaka jest wilgotność, więc musicie po prostu sprawdzać, one mogą być dużo szybciej już gotowe. I też w zależności od tego, oczywiście, na jakiej temperaturze to robimy. Są pyszne. Tutaj posłuchajcie, jak chrupią. Są przepyszne. Smacznego, miłego chrupania.